Brawo, szef. Adrian Martosiński, zwycięski na Gali XTBK SW94 i zastanawiam się, co tutaj smakuje lepiej. Pas na biodrach, wiesz, ten KSW, czy czarny pas? Zwycięstwo przez poddanie i mianowanie. Chyba czarny pas, bo już pas zdobyłem, a ten jest mój pierwszy, także zadowolony jestem. Bardzo tak afirmowałem to poddanie, bardzo chciałem poddać. No dobra, do momentu tego poddania my tutaj robiliśmy wywiady, w hali było cicho albo były gwizdy. Tak przylgnęła chyba powoli do ciebie trochę taka łatka, wiesz, tego klinczera. Nie masz wrażenia, że to cię zaczyna prześladować? Przecież to nie był klincz, tylko parter. Przecież skontrolowałem pod siatką w parterze. A tak sobie wyobrażałeś właśnie ten pojedynek, że tak będziesz go prowadził? Słuchaj, wiedziałem, że wychodzę ze złamanym nosem, więc robiłem wszystko, żeby nie dostawać w nos. Gdzie mogłem najwięcej dostać w nos? No wiadomo. W jakiej płaszczyźnie? Podejrzewam, że w stójce, więc robiłem wszystko, żeby tej stójki było jak najmniej, a mam wrażenie, że jakbyśmy w parterze, to trochę mam wrażenie, że Igor chyba o tym nosie wiedział, bo z tego dołu dostawałem wszystko w nos. I dlatego się tak doklejałem nosem w jego klatkę, bo jakoś cały czas dostawałem kokosy w nos. I tak miałem wrażenie, jakby kurde wiedział o tym nosie, no. No właśnie, nos złamany z przemieszczeniem na 6 tygodni przed pojedynkiem. Było takie niebezpieczeństwo, że ty tutaj nie wyjdziesz dzisiaj do klatki? Stawiałeś na szali argumenty za i przeciw? Tak, ale już po prostu chcieliśmy zostawić to w tajemnicy. Chodziłem w plastrze na nos tam z 4 tygodnie. Jak na wywiady zobaczycie, że to chodziłem w plastrze i mówiłem wszystkim, że się obtarłem, tylko chodziłem w takim grubym plastrze, żeby nie było widać. No jak już to tak podgoiłem, to tam gdzieś się tak zasłaniałem, żeby tego nosa nie było widać, ale chyba gdzieś i tak lekko zobaczyli, że ten nos był trafiony. No i tak robiłem wszystko, żeby to maskować, więc no, trochę się udało miałem z tyłu głowy ten nos, wiedziałem, że jak dostanę mocno w nos i mi się rozpłynie, to będzie lipa z oddychaniem i może być problem. Jesteś z siebie generalnie zadowolony, biorąc pod uwagę to, że Igor był zastępcą do tego pojedynku, bo on mówi, że na obóz przygotowawczy na pewno by coś zmienił, natomiast on powiedział, że jeszcze potem was pas wróci i nie rzuca słów na wiatr. Nie mówię nie, no ale no jakby jak wróci, to zawalczymy, ale to przyjemu walki nie kazałem brać. Mówiłem o tym, że jeśli no, są gotowi, czują się na siłach, no to nie biorą walkę, no i wzięli. No to po prostu ja zawalczyłem, zrobiłem to, co uważałem za stosowne. Wygrałem no, w takim stylu, a nie innym. No musiałem uważać też na swoje gdzieś urazy i kontuzje. No nie każdy wychodzi 6 tygodni przed złamanym nosem. Wydaje mi się, że niewielu zawodników byłoby w stanie wyjść. I też to rozważałem, no ale jakby nie chciałem odwoływać walki, bo wiedziałem, że no, wychodziłem z różnymi kontuzjami. Trener nie był zadowolony na początku mojego pomysłu. Robiłem w takim kasku z kratką, jak do nich ja całe przygotowania, ale tyle, no przygotowałem się jakby no, na tyle, ile mogłem się z tym nosem przygotować i wygrałem. Zreklamujmy też twój kanał na YouTubie, bo tam podobno będzie można wszystko zobaczyć, tak? No tak, wrzucimy film z przygotowań, jakby jak ten nos właśnie złamałem 6 tygodni przed, bo to akurat jest nagrane i potem wrzucimy jakby z walki, czyli zrobimy to w jednym odcinku, jak to się wydarzyło, do samej walki tam. No, na myślę, że będzie ciekawe. Było coś, czym cię zaskoczył Igor, bo w trzeciej rundzie, to chyba trzecia runda, kiedy cię wyciął. Wiesz co, zaskoczył mnie tą wycinką właśnie, bo tak, w dwie nogi wiedziałem, że będzie obalał, no to na to byliśmy przygotowani, jak mnie zaatakował, ale jakby nie byłem przygotowany na te kurcze wycinkę. No i gdzieś Dawid powiedział, że się rozluźniłem, bo tam jakby oni coś mi powiedzieli, żebym coś przestawił, jakby za dużo zostawiłem luzu i mnie rzucił. No ładnie mnie rzucił, bo nie spodziewałem się. I mówię, dobra, no z tych pleców coś kombinuję, ale czułem, że jak chyba tam była już pod koniec rundy, że zostało 40 sekund, to mówię, dobra, wstań, nic mi nie da, bo czułem, że tą rundę i tak przegrałem, dwie pierwsze wygrałem, tą trzecią mogłem przegrać. To mówię, dobra, no nie będę się izolował za wszelką cenę na 40 sekund, żebym wstał, skoro i tak tą rundę przegram. Więc mówię, dobra, spróbujesz po to poddanie, nie? Na 30 sekund przed końcem. Więc tak sobie uśpiłem i tak wstrzeliłem się z tym poddaniem, tak pod sam koniec, bo mówię, może będzie mniej jakby czujny. No i był mniej czujny. Rozmawiałeś z właścicielami KSW po tym pojedynku? Gdzieś wymieniałeś się uwagami, czy nie? Nie wymieniałem się, słyszałem, że jakby Maciek nie był zadowolony. No powiem ci, że tu już legendarny cytat krąży za kulisami Maćka spod klatki. Muszę go chyba dopytać dokładnie, co tam powiedział, ale był bardzo tak niezadowolony. To niech mnie zwolnią. Adrian, słuchaj, oceniać jest łatwo, tylko najpierw niech ktoś wejdzie w moją skórę i zatrzyma, ilu zawodników wyjdzie ze złamanym nosem do walki i będą się bili w stójce. Ale dotarły ci chyba do ciebie te słowa, bo one podobno głośno zostały wypowiedziane. Ja nie słyszałem, powiedział mi narożnik i jestem bardzo zły, bo łatwo jest powiedzieć, ale no
jak nie jest w mojej sytuacji, no to co może powiedzieć? Miałem bić się w stójce i gdzieś narażać ten nos. Dostałbym jeden strzał i jak ten nos by mi się rozpłynął, to bym zdechł kondycyjnie, bo by mi zalało ten. To była taka, wiesz, walka, no za wszelką cenę musiałem chronić mojego nosa i to tyle, no. Jakby wiedziałem, w czym wchodzę i wiedziałem, czego nie mogę robić, co mogę robić i tyle, no. To jest taki moment, że wiesz co, chyba szkoda, że Cezary Leksiejczuk podpisał kontrakt z Fenem. Przydałby się tutaj, przydałby się ktoś nowy, no bo wyciszczyłeś tę dywizję 7-7. Znowu przez przypadek mi się udało. 3 rundy przegrywałem. Żartowałem. Nie, ale poważnie brzmiałeś. Nie, żartuję. Nie, ale ogólnie szkoda. Co? Szkoda, bo jest historia, historia sama się napisała, są emocje, na pewno fajnie, by to też można było podkręcić medialnie, no ale niestety dwie różne organizacje. Tak jest, no ale udało się zrobić wygraną. A, mówimy o Czarku. O Czarku. Ciekawa walka, no. Słuchaj, no ale też być może chciałbyś pójść na jakiś super fight trochę wyżej. Jest no, jedna osoba, z którą masz niesnacki Tomek Romanowski. Powiem tak, żeby ze mną walczyć, trzeba wygrywać. Dziękuję. Pozdrawiam całe gorąco. Dziękuję. Dziękujemy.